na scenę pana Michała Kołodziejczaka z Argouni. Odbijemy wieś PiS-owi. To nie jest dla mnie łatwa decyzja. Ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. Polski. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka z Argouni. Jeszcze raz witam. Dzień dobry. Proszę państwa, dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to, że i zrobię wszystko. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Ja zdaję sobie sprawę z powagi tych wyborów. Dla mnie osobiste ambicje, pojedyncza gra. Wiem, że ona nie przyniesie dla nas sukcesu. I wiem, że to są takie zawody, w których tylko nasze wspólne działanie przyniesie sukces. Widzę, co stało się przez wiele lat na polskiej wsi. Widzę, co dzieje się z polskim rolnictwem. I to nie jest sprawa tylko mieszkańców wsi. To jest także sprawa ludzi z miast. I to stało się z polskim rolnictwem, a za chwilę stanie się z innymi działami gospodarki. I musimy obronić polską wieś i Polskę. I ja wierzę, że obronimy Polskę. To nie jest dla mnie łatwa decyzja. Ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. One są trudne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, o jaką stawkę gramy. I dziś chcę podziękować i wam, i ludziom z Agrouni. Zbudowali jedną wielką wspólnotę serc, głów i walki. Dzisiaj ja mówię, tą walkę dajemy. Tą walkę dajemy, żeby razem wygrać z PiS-em. I wygramy z PiS-em. Ja wam to obiecuję. I zrobię wszystko, żeby tak było. Musimy zrobić wszystko, żeby 30 lat ciężkiej pracy, w znoju, w trudzie Polaków nie poszło w niwecz. A stoimy w takim czasie, kiedy może to pójść na śmietnik. Kiedy ja decyzję podejmowałem, było wiele za i przeciw. Ale żaden głos, po pierwsze, nie może się zmarnować, a po drugie, musimy pokazać wszystkim w Polsce, że mimo różnych spojrzeń, patrzymy w jedną stronę, w stronę przyszłości Polski, która będzie silna, bogata i tutaj ludzie będą budowali ją razem. I jestem właśnie tutaj po to. Ja jeszcze raz powtarzam, dzisiaj mamy stan wyższej konieczności i ten projekt jest nieszablonowy. Ale ja zrobię wszystko, żeby on był wiarygodny. Dziękuję. Tu wszystko jest nieszablonowe, panie Michale, także i wszyscy jesteśmy nieszablonowi. Pan jest tego zresztą najlepszym przykładem.